Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w Ratropolis. A więc tak, dzisiaj zmierzymy się z wyzwaniami stopnia 10 jako nawigator. Idziemy do lasu, bo no nie ukrywajmy, las jest w teorii najłatwiejszy. Oczywiście tutaj to pokazuje, że pustynia jest nim łatwiejsza, ale mniejsza. I tak, poziom 10. Bo jak widać 11, chociaż nie, dobra, 11 musimy. Dobra, w takim razie 11. I tak, las i cel będzie bardzo prosty. Spróbować zwyciężyć i liczyć na to, że dostaniemy kartę zawalenia się jednej ze ścieżek. W ten sposób będzie, no, delikatnie mówiąc, easy. Więc tak, nie pamiętam, jak się nazywa karta, ogólnie mówiąc w polskim wydaniu, ale mój cel jest prosty. Posiąść kartę, która się chyba nazywała Handgunners, czy jakoś tak w Englishu. I gdy już posiądę tę oto kartę, no najprościej w świecie ją szybko wystakować się zapasami, a potem dzięki temu mieć super potężne jednostki, które szybko atakują. Dobra, mniejsza robota, tak. Trochę krótsze przeładowanie i rabunek oczywiście. Jeszcze póki co jest wart uwagi, więc tak. Straż tylnia i majtkowie. Majtków, czyli tam majtka dodam. Straż tylnią też nie ma co się ograniczać, w szczególności w momencie, w którym no też nie ma co się okłamywać, nie jesteśmy zbyt dobrze przygotowani na rozgrywanie jednostki tak szybko. Bo jak ostatnie podejścia nawet generałom pokazały, no nie jestem w formie. A jednostka też jest dużo trudniejsza. Co my tu mamy? O, fajne rzeczy, muszę przyznać. Wezmę rybactwo, powiem wam szczerze. Nie jest to najlepsze, ale po prostu czuję, że rybactwo może nam jeszcze nieźle pomóc. To jeszcze można. Ser, oczywiście. I szczurów brakuje. Zanim jednak zarzucę rybactwo, chciałbym zobaczyć, czy nasz kolega sprzedawca czegoś lepszego nie oferuje. Piraty! No piraty. Powiem szczerze, jak w to nie chcę się bawić, bo wiem, że trafię jakąś kupę. Tak, tutaj, no, piraty. Bierę. No i jeszcze pudło. I naprawa. Moim zdaniem idealny start. Idealny start. Dobra. Teraz mogę spokojnie rybactwo. I tak, recykling. Na. Biuro podatkowe oczywiście. Dodatkowe pieniądze za mieszczurów. No, powiem szczerze, czuję, że to jest jedyna szansa. Dobra. Bierzemy 5 dodatkowych monetek. To przetasowujemy. Tak, pirat. Straż. No i niestety to musi póki co wystarczyć. Bo w sumie mówiąc szczerze, to mamy tu już tak dużo wystawionych. Nawet więcej niż powinno być. Teraz tak, pudło ma jeszcze ładunki, więc oczywiście póki co korzystamy z jego dobrodziejstwa. I teraz tak, rozbudowa. Kuszące, żeby wiecie, podatkowe biuro. Ale może tu jest coś lepszego. Wikt. Super, powiem szczerze, naprawdę super efekt. Nabrzeże nie, wyznanie, może, może. Ale rozbudowa. Nie, Wikt. To musi być Wikt, powiem wam szczerze, po prostu bez niego to... A co ja się będę tłumaczył, po prostu czuję, że Wikt to jest jedna z tych kart, które zawsze mają sens. Nie. Szczerze, nie ma tu niczego takiego sensownego. I to ile da? 30, dobra. O, ale najpierw dobra. Kwatermistrz, wszystkie karty wojskowe tańsze. 3 sery albo karta zboża poziomu drugiego. Szczerze, wezmę to. I teraz tak, renesans. W ten sposób zarobimy 10. Ale tak, zawsze coś. I domek, karta. Albo rozbudowa. No, tym razem rozbudowę. Tym razem naprawdę nie ma co czekać, rozbudowa. Garncarstwo, zboże, bo to darmo. Rozbudowa na to. Teraz mamy plus 2 podatku, co 6.
Trochę się zmieniło, ale niech będzie nadal szybciej. I to jest tak, Wikt, odrzucam Majtka. No i to jest piękne po prostu. 4? Czemu kosztuje 4? Ktoś może mi to proszę wytłumaczyć? A, dobra, no tak, on. Zapomniałem. Dobra. Mam jeszcze jednego wolnego szczura tylko. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Bo nawet bardzo mi to nie cieszy. A dobra, poziom przywódcy. Mamy pudło? Nie mam pudło na ręce, niestety. Gdybym miał pudło, to bym skorzystał to z chęcią, tak to niestety. Poziom przywódcy, kolejna fajna sprawa, ale nie, dom. Musimy dom. Dobra, niech będzie to. I teraz tak, tutaj dostaniemy coś dobrego. Chleb główniczy, dobra, tutaj. Nie mam tego. Tutaj, dobra, można dać i... czy mam coś dobrego do oddania? W sumie to. Nic. Szkoda. Liczę, że da się oszukać system. Jak zwykle się nie dało. I pistoleciarz. No. Moja strategia zaczyna nabierać kształtów pomału. I teraz tak, odrzucam bunt. I czy jest tutaj coś jeszcze, co chciałem dostawić? Zginął ktoś, więc... Tak, tak. Przetasowanie. Pora zacząć naprawdę już rozkręcać biznesa. Dobra, rabunek jeszcze ma sens. Ser. I ta strona już musi sobie sama poradzić. Pomału trzeba zacząć budować tamtą. I tak, 24 to jeszcze mało. A w ogóle ciekawe, że ciągle atakują z jednej strony. Może będę musiał coś to zrobić. Okej. Okay. Okej, okay. I... O! Szczerze wezmę jego. Powiem wam szczerze, jest trochę kart, które będę chciał wcześniej czy później usunąć, więc ta. Jeszcze tutaj dorzucimy jego i jednych można już tam postawić. Powiem wam szczerze, nawet bardziej dlatego, że chcę po prostu mieć pomału przygotowawczo wszystko, niż dlatego, że po prostu chcę. Ale dobra, łowienie, rybołówstwo. Odrzuci dwie karty. Ich koszt minus 100% po tym, jak... No. Jak je ponownie dobierzesz? Fajne, ale nie. Dobra, tutaj zostawimy to, pudło leci. Pirat, w sumie niech idzie tam. Dobra. Leczenie. Przetasowanie. I niestety nie zapowiada się, żebyśmy mieli dostać za darmo fajne rzeczy. Ale tak, pistolciarze. No, już to będzie dużo lepiej, bo 5% za każdy ładunek. Ale nie. Jeszcze nie czas. Czarnobrody. Okej, czy mistrz ma sens, ale tak? Nie wiadomo. Powiem szczerze, piękne. Piękne, ale kosztowne. To jest, powiem wam szczerze, super, ale nie. Latarnia. Chciałbym, ale no. Trzeba się rozbudować pomału. 4 podatki, 2 szczury. 4 podatki. Wiem, że nie jest to najlepsze, ale tak, 4 podatki. Dobra. Jeden ser, tak. Ten ser wyrzucamy. Mury nieuszkodzone, co ciekawe. Więc tak, teraz chcę przetasować. I są pistolciarze, dobrze. No to jeszcze grzecznie poczekamy chwilę. Dom, dom. Tam idzie atak, więc nie ma co ryzykować. Więc mur dostawiamy tutaj, oczywiście. Ulepszy wszystkie zbyte karty ekonomii. Okej. Okay. Nie jest to najlepszy wybór, ale... Nie, on tam pasuje. Dobra. Pudło. Oczywiście.
pistoleciarza jednego można byłoby tu niby dostawić, ale trzeba by na pewno jeszcze. Dobra. Dobra, nie ma co tak też płakać i żalić nad tym wszystkim. Jak jest okazja, to trzeba wystawiać. Rabunek? Czy on jest jeszcze wart uwagi? Zdecydowanie. Majtek tutaj, to tutaj. Rybołówstwo. Może będzie coś fajnego. I rozbudowa, zdobyć kartę albo usuń kartę. Super. To jest super, powiem szczerze. Nawet jestem skłonny to wziąć. Nie jest to najlepsze, ale niech będzie. O, stodoła. Jako, że mamy karty, które chcemy odrzucać, to jak najbardziej. Czy wy to widzicie? Po prostu czuję, że mamy farta sporego ze wszystkim. Pistoleciarz teraz nie, ale to oczywiście można aktywować. Żeby mi szczurów sobie dobrać. Garncarstwo i... Niestety zaraz mogą być spore problemy. No cóż. Okej, drugopoziomowa. Powiem szczerze, to mogło być super, ale... Mur. Zdecydowanie bardziej potrzebujemy muru. No bo to jest 9, tutaj jest ich 5. Chociaż tu mamy 2 pistolciarzy, więc sytuacja jest, powiedzmy, prawie wyrównana. Z taką rzeczą, że właśnie pistolciarze mają duży zasięg i dosyć szybko atakują. Nie mówię, że idealnie szybko, ale no... Zresztą widzicie, jak to wygląda. Ich zasięg jest przyzwoity, obrażenia nie najgorsze. O, usuń kartę, dobra. Nareszcie można wyrzucać karty. Szczerze, to bym usunął. I ulepszyli się imigranci, czyli imigracja, no. Moim zdaniem super opcja. Czy tutaj jego potrzeba? Nie. Ale dostawię. I po raz kolejny wiem, że mógłbym ich dostawić, ale wolę poczekać, aż to się aktywuje. W szczególności, że to... O, ciekawe, widzimy dokładnie, kto będzie przychodził. Dziwne. Kiedyś to było tajemnicą. Ale dobra, szybciej. 3, 2, 1, dobra. 36%, tak. Okej. Teraz tak. Jako, że tu jest spokój, to wy dostajecie mur. I pirata jeszcze dostawię tutaj na wszelki wielki. Wy przychodzicie tam. Nie potrzeba naprawy, więc do widzenia. Piękna sytuacja. Oczywiście wszystko się może zepsuć na ten moment. Ale tak, póki co wydaje się to być wszystko w miarę znośne. No i stary znajomy, nasze kochane pudło. Potrzebujemy kasy, nie? Więc Wiktem wrzucimy pudło, żeby się trochę bardziej naładowało. I tak, dobra. Atak wszystkich, wynajmniej mi poszedł ziemski. O. Nie. Powiem szczerze, że to jest fajna opcja, bo za budynki będziemy dostawać kasę, ale nie. Muszę to zrzucić. Po prostu nie jestem w stanie tam tego zrobić. Fajne. Ale nie, to nie i to nie. Więc tak, domek. Definitywnie domek. Tak. Zboże, nie? Tutaj coś dobrego. Okej. To nie. I czy coś jeszcze tutaj? Rabunek. Dobra. Przetasowanie. I teraz tak, domek oczywiście. Karty powodzi albo minus 2 mieszczurów, no. Karty powodzi. Okej, pistoleciarze ponownie. Więc tak i tak niech będzie. Pudło tym razem się może przydać. Oczywiście, że imigracja. Po prostu, no... co ja to będę tłumaczył? Tutaj coś fajnego. Tak. Powiem szczerze, tego do końca nie rozumiem. Czy to jest tak, że to na stałe? Czy jak? Jeśli na stałe, to powiem szczerze, to jest super opcja. Chociaż niestety obawiam się, że nie na stałe. Ale mniejsza. Co my tu mamy?
Final, nie? On jest akurat super, ale wolałbym nie. Łaźnia nie jest niczym aż takim cennym. Ulepszenie karty, ulepszenie powódź jest tańsze, ale to nie ma sensu. Tutaj co się dzieje? 6, też super, ale wezmę jednak pistolciarzy. Najwyższa pora, by oddać im należyty hołd. Jeszcze bardziej przyspieszyć ataki. A zanim coś, to muszę to zobaczyć. Jak to wiecie działa i w ogóle. A, przez następne sekundę, nie po tym. Dobra. Przyjemne. Muszę przyznać, bardzo przyjemne. Dobra, powodzi się już pozbywamy. I co my tu mamy? Nie pamiętam do końca, jak to działa. Ale jak już to jest dwa, to niekoniecznie, to bym może wziął nawet na spróbowanie. Więc tak, wezmę czarny rynek. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Wyrzucamy nieważne co. Ważne, żeby po prostu dostać efekt. I teraz tak, dobra. I oczywiście chyba wszystkie powodzie się już trafiły naraz. No, po prostu. Mój fart. Nic zadać, nic ująć. Dobra, w takim wypadku tutaj czarny rynek, garncarstwo, rabunek, te dosyć standardowe procedery, nie zadać, nic ująć. No i to już się zaczynają robić potężne wartości. Właśnie dla takich rzeczy to się kupuje, pistolciarze. Tego nie użyjemy. I tego też nie użyjemy, bo to też nie jest dla nas, więc te... Karta oczyszczenia. To lepiej nie, powiem szczerze, lepiej nie, już z doświadczenia wiem. Musimy niestety to zrobić, usunąć kartę. Jedno oczyszczenie mogę usunąć. Lepszyli się strażnicy, no dobra. No tutaj jest tyle, tutaj tyle. Nadal jestem zdania, że ta strona nie potrzebuje aż tyle pomocy. Chociaż... Mur jest ranny, po raz pierwszy. Więc tak, teraz najsmutniejszy. No, muszę niestety to zrobić. Wikt, oczywiście. Łasica, wojownik, łasica, kapłan. Chodźcie już tutaj, nie płaczcie tam, przeciwniki. Zobaczymy, jak to się skończy. Poza tym, że widać, że... No, pistoleciarze robią swoją robotę prawidłowo. Na każdy kolejny będzie jeszcze szybszy, więc ta. Po prostu jest dobrze. Rozbudowa, domek albo złoto. Szczerze wezmę rozbudowę. Na pewno mam jakieś rzeczy, które mogłyby się przydać w tej kwestii. Przykładowo sklep obuwniczy. Więc tak i... Nie. Chociaż kolejna rozbudowa. No ale aż za 300. Dobra. Będę tylko żywował pewnie, ale niech będzie. I szczerze, może też na domy by się przydało to zarzucić. Mury nie oberwały, więc nie trzeba się tym przejmować. A, dobra, to już, oni już wrócili. To jeszcze tak, jeszcze jeden ładunek, tylko żeby pistolciarzy przygotować. I imigrację, bo u mnie się już kończy też ładunki na imigracji, a potem zaczynamy zabawę. I uwaga, uwaga, tak. Pistolciarze jeszcze tutaj, tak. Majtka szczerze dorzucę tu. No i zaczynają się tarany. Tak. Klep obuwniczy na wszelki wielki. No i myślałem o czarnym rynku i innych rzeczach, ale nie. Chałupy. A, łupy po prostu. I teraz co mamy? Za opcję? O, najemnicy. Powiem szczerze, że aha! To tutaj szczurami płacę. Aha. Aha. Wiecie co? Ciekawe to, ale nie. Póki co nie będzie go aż tak fajnego, żebym z tego chciał korzystać. Dobra, rybactwo, może ty coś fajnego pokażesz?
podatkowe kolejne, no. I farma grzybów, nie, no, najlepsze rzeczy się trafiają. Nie, nie. A tu może coś fajnego. To. Z pieniędzmi krucho, ale tak. Może nie, dobra. Dwa domy, jeden mur. Będzie chyba to lepszy wybór. Właśnie tylko, że teraz jest sytuacja, w której nie mogę za bardzo... jak to się nazywa, no. Nic zrobić. Jeśli cośkolwiek zrobię, dostarczę farmę grzybów, chociaż... Nie wiem, czy farma grzybów aż taka potrzebna. Znaczy, dobra, no co 60 pokonanych wrogów, to jest jednak... No, darmowe 120 zł, więc nie powinienem narzekać. No, jeszcze on. No, niestety, ale... Chyba wpadłem w ten sam problem, który mam zazwyczaj. Czyli powiedzmy taką lukę finansową, że tak nazwę. Wcześniej czy później się uda to ogarnąć, jestem tego pewien, tylko... No. Raczej będzie to później niż wcześniej. Dobra, rabunek. Rabunek. I ta, szczerze tutaj dostawię prawdopodobnie mury, jak tylko będę miał pieniądze. Patrz na to, że tam mamy sytuację taką, że teraz atakują. A tu nie atakują. I... Sytuacja wydaje się być naprawdę opanowana, co jest zaskakujące. Zważywszy na to po prostu, jak zazwyczaj to wygląda u mnie. No ale dobra. Mam zapas mieszczurów, co niech będzie. Pirata dostawię tym razem tutaj. Niech oni też się poczują, że czasem dostają wsparcie ode mnie. Zdobyć, stać połowę złota. Dobra. I tak mam mało złota, więc co mnie to obchodzi. Jakaś dobra karta jest, przynajmniej apartament. Chociaż nie, mieszczury nie są aż takie potrzebne. Rozbudowa. Dobra. Dobra, pudło, przydasz się. Więc tak, rybołówstwo, aby trafiło coś fajnego. Oczywiście coś fajnego. Jest willa, ale... Coś czuję, że teraz ta strona może potrzebować pomocy. Więc ta... Niby jest ich trochę, ale nie mają tylu strzelców. Imigracja... muszę spasować niestety. Pistolciarza potrzebują. Zacznę prędzej. Ta. I to dużo ich potrzeba. Okej. Okay. W tym momencie mógłbym niby też znowu ulepszyć różne rzeczy. Podatki, grzyby... Nie, domy. Domy. I co my tu mamy? Może coś fajnego tym razem się trafi? Nie. No, to po prostu nie. Powiem szczerze, że zawiodłem się. I to mocno na tym, co się tutaj trafia. Do widzenia. Wyjdziecie tutaj, tak? Na wsparcie. Okej, okay, udało się wygrać. Super. Rozbudowa albo domek. No obecnie pora chyba inwestować w rozbudowę, jeśli jest sytuacja taka, a nie inna. I tak, rozbudowa. Może zanim rozbudowa, to naprawa. Garncarstwo oczywiście. No pudło. Nie, czy ja sobie z czego nie będę chciał korzystać? Majtkowie. I teraz tak, rozbudowa znowu na chałupę. Nie, no mam dużo mieszczurów, to tym razem na willa niech będzie. Tym samym dostajemy trochę więcej podatku. Dobra, on tutaj. Tego też mogę tutaj dostawić, bo pieniędzy są. Otrzymaj złoto plus 10 razy wyżej. 10-krotność wartości podatku. Podatek jest dostępny na 30 sekund. Szczerze wezmę. Nie jest to może najlepsza opcja. Ale co? Szczerze to wezmę po prostu. Nie przejmując się niczym. Dobra, imigracja? Mogę chwilę poczekać, ale dobra, trudno się mówi. Pistoleciarz. No, oczywiście, że idzie tutaj. Jest jednak jak jest teraz taka sytuacja, że tutaj mają dwóch pistoleciarzy i tak dalej. Pora zacząć dostawać też tam trochę innych. Piękna sytuacja, piękna. Naprawa, ten mur potrzebuje jej bardziej, dobra. Pudło póki co, niech idzie precz. Rybołówstwo, chociaż nie, dobra. Ulepszenie albo legendarne. Czy jest coś z legendarnych, które jest naprawdę warte?
To bym mógł niby postawić. Dobra. Szczerze jest to godne uwagi. Do widzenia. To użyję jeszcze, żeby pozbyć się niektórych nieprzyjemności, tak. I publiczne łaźnie, no. Muszę je postawić tutaj, co jest ryzykiem. Chyba, że mam miejsce tu. Ale to jest jeszcze większe ryzyko. No niestety. Dobra. Mniejsza o to. Cześć, handlarzu. Masz coś ciekawego? To jest fajna opcja, powiem wam szczerze, ale nie czuję, żeby to było aż takie dobre. O, mury. Zdecydowanie mury. Tak, garncarstwo. Imigracja, bo czemu nie? Strażnicy, tak. Oni jeszcze jednego pistoleciarza mogą dostać, niech się cieszą. Jakoś atakują z tej strony, to trzeba naprawić ten mur. Rybactwo oczywiście. Dobra. Przynajmniej to jest darmowe, więc czemu by nie. Czarny rynek. Może ty w końcu coś mi teraz fajnego zaoferujesz. Nie. Szczerze, nie, nie, jeszcze raz nie. No, czemu to są same takie słabe karty? Wytłumacz mi to ktoś, proszę. No dobra. Teraz sytuacja wygląda tak. Najchętniej bym tutaj dostawił, ale z drugiej strony tutaj też by się przydało. Wiecie, głównie dlatego, że tu mamy łaźnię. No. Dobra, trudno się mówi. Dobra. No właśnie, grzyby są gotowe. Ślepy jarzy nie zauważą wcześniej. Dobra. Dobra. Dawaj ta, dawaj ta. I przy okazji, ile tu jest murów? 3. Dobra, 3 tak jak myślałem, z tej strony teraz trzeba. Żeby to było sprawiedliwie rozmieszczone. Okej, okay, tak, poziom przywódcy, albo chałupka, albo złoto. No oczywiście, że poziom przywódcy, tyle ile na niego czekałem, to już... A, szkoda gadać, dobra. O, są drogą tylko 4 pistoleciarzy. Nie, dobra, 6 już, myślałem, że 4, ale... Na szczęście to byli tylko ci inni... Chyba piraci, czy jakoś tak, mniejsza. Dobra, naprawa, tym razem tutaj. Tak, jeszcze jeden taki się przyda, ma i tak też. Mamy ludność na to, więc nie ma co się przejmować. Pudło, tak, ser, tak, zboże. W sumie czym by nie? Rybactwo. Nie. Szczerze mówiąc, nie. Nie skorzystam z niego. A teraz dawać pistolciarzy. Okej. Okay. Super imigracja. Wikt na ser. On tutaj. I tak tani. I 90%. No. Powiem szczerze, że fajnie to jest, że tam mamy ich więcej, za to oni są dużo szybsi. Chociaż tak, definitywnie tutaj też trzeba będzie tam też zostawić tych szybszych. Patrz na to, ile idzie wrogów, to tym bardziej, ale... Dobra, nie jest aż tak źle. Szczerze, sytuacja wydaje się być... chociaż częściowo panowana. No. Kolejny pistoleciarz, no. To ja nazywam sensownym wyborem, dobra, trudno. Rabunek, tak. A majtków dostawię tam, szczerze. Rozbudowa albo usuń kartę. O, usuń kartę, dobra. Usuń kartę. Ale mam jakąś, której nie chciał, szczerze? Czy mam jakąś, tak całkowicie szczerze, której nie chcę? Szczerze, mógłbym zacząć pozbywać się trochę serów. O, Wikt się ulepszył. Super. Po prostu super. No tak nie żartując, naprawdę jest bardzo super. I teraz karta atak, ciężka, albo ciężka robota. Niech będzie atak. Nie jest to może ideal, ale dobra, jednego tak. Nie jest to może najoptymalniejsze użycie, bo no nie zwiększyłem całkowicie. Nie. Po prostu nie. I teraz dobra. Proszę Wikt. O nie, rybactwo już nie ma ładunków. Niedobrze. Chyba tutaj jest w pełni zdrowy, tutaj jeszcze nie. Czarny rynek. I dobra, mamy coś tym razem fajnego. Szczerze nie. Wiem, że może jestem strasznie wybredny pod tym względem, ale... No, ale po prostu. No nie czuję. Dobra, imigracja oczywiście, pudło, tak. Strażnicy, tutaj mamy ilu ich? 9 tutaj. 3 to tutaj dołożymy. Wikt niech wyrzuci pirata, póki co.
Zboże nie ma co aktywować. Tutaj po prostu jakoś dochodzi ich więcej, co trochę pomogę. Trochę tutaj, tak, tak, hura. Załatwione. Sytuacja opanowana, jest dobrze i w ogóle te... Co ci... Dobra, gdzieś nam ktoś padł, ale... Nie ma co się tym przejmować aż tak bardzo. No, rozbudowa. Nie wiem, co innego mógłbym tu wybrać. Oczywiście, że rozbudowę, ale mniejsza z tym. Handlarz. Dobra, handlarzu. Czy masz coś dobrego? Mur. Mur. Zdecydowanie mur. Dobra, pistolciarze. Niestety nadciąga kolejny bossu, więc... No, oczywiście, że oni dostaną. Szczerze rozbudowałbym łaźnię tym razem. Bo to daje teraz 8 sekund pomiędzy falami. Co jest definitywnie po prostu zbawienne momentalnie. Dobra, naprawa. Jak tutaj? 400? Nieźle, tutaj trochę uszkodzone. Okej, tak. Przetasowanie. Mur. Nadal nie ma ładunku, więc do widzenia. O nie. Dziwny trochę opis, ale... Dobra, mniejsza z tym. Minus 3 sekundy. Nie jest niczym strasznym. Dobra. Okej. Gorzej już z nim. Bo w sumie widać, że on jest... chyba jakimś takim naprawdę elitarnym bossem. Ja się wiadomo, że to jest bossu i w ogóle i każdy boss w sumie jest wielkim zagrożeniem i tak dalej, no ale... Bo przecież nie kojarzyłem aż tak bardzo, żebym był taki potężny. Może coś się zmieniło. No, może to jest po prostu iście kwestia tego po prostu... Dobra, nieważne, już się pogubiłem, co chciałem w ogóle powiedzieć. Co? Ale mniejsza z tym. Damy radę. Straciłem trochę mieszkańców, mieszczurów w ogóle, ale... Jeszcze się nie poddaję. Nie jest tak źle. Pamiętajcie, że nie jest to plansza tego, jak to się nazywa, no. Brakuje mi słów teraz, no. Tak, to nie jest wybrzeże, żeby to był koniec świata, jak tak się stanie. Tutaj... Wrogowie są dużo słabsi. Jest ich dużo więcej, co do tego nie mam wątpliwości, no ale... Są dużo słabsi. Karta buntu? Oczywiście. Żaden problem. Dobra. Trzeba z tej strony obronę odbudować. Nie problem. Najpierw... O, już pewnie mam co ulepszać. Albo zdobyć legendarną kartę. Okej. Szczerze wezmę to. Nie jest to może najlepsza opcja, ale... Wezmę. Chociaż tutaj mamy komandorów. Nie, oni za dużymi szczurów zużywają. Chociaż żadna z tych opcji, powiem wam szczerze, nie wydaje się jakaś szczególnie dobra. Ulepszenie majtka, co nam da? No oczywiście, trochę go tam wzmocni. Ale no... Nie, to jest zdecydowanie lepsze. Dużo szybciej będą stawali się drożsi, owszem, ale... Pomyślcie o tym w ten sposób, że dzięki temu też będą dużo szybciej stawać się potężniejsi, więc... Co? Też dobry wybór. Dobra, co tutaj jest? Wszystkie wbudowane mury obrony zostały umocnione kamiennymi murami obronnymi. Albo trzy wieże. No i to jest dobry wybór. Po prostu idealny wybór. Mamy aż dwa bunty niestety. Dobra, pistolciarze. Dostajecie ładunki. I tak, wiem, że tam są też potrzebni, ale... Dostawię jednego tutaj, bądź szczerze. Resztę postaram się tutaj gromadzić. Czyli po prawej stronie, ale... Wiedźma? Nie jest to najlepsze, ale niech będzie. Dobra. Dobra. Atakują nasze jaszczurki wodne, czy co tam jest. To szczerze powiem, ciężko mi trochę to stwierdzić.
Ale dobra, mniejsza. Usuń kartę. Tak, tak, zdecydowanie usuń kartę. Jeden bunt mniej, co jest naprawdę pocieszające. Okej, okay, pistoleciarze, no... Ciężko po prostu ich dać gdziekolwiek indziej, jak są potrzebni tutaj. Dobra. Slamsy? Nie, nie biorę slamsów. Nie chcę sobie rozwalić mojego pięknego planu. To jest tak, majtek oczywiście, pirat oczywiście, strażnicy, tak. Imigracja straciła ładunki. No cóż, niestety smutne to, ale nie jest jeszcze potrzebne. Szczerze, z tych opcji, które tutaj widzę, tartaka mogę jeszcze się pokusić, inne nie są mi potrzebne. I tak, przetasowanie oczywiście. Strasznie dużo tego złota. Majtkowie, tak, tak, tak. Całe szczęście szybko też przetasowanie się odnawia. Tylko 12 sekund. I szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem czemu tak szybko, wcześniej było dużo dłużej. Ale okej. Okay. Rybactwo, tak, zdecydowanie. Mogę to wziąć. Nie, to tak. Niech będzie tak. Oczywiście przetasowanie, kilkanaście sekund znowu. Nie jest to jakieś dużo. Okej, okay, tak. I jeszcze jeden tutaj, jako że niestety większość oddziałów została poszkodowana i to mocno. To trzeba trochę odbudować wszystkiego. Dobra. Tamto nie ma sensu. Tutaj dokładam majtka oczywiście. Rabunek można odpalić. Dlaczego nie? I teraz tak. Czy cokolwiek to jest w ogóle potrzebne? Chyba nie. Więc tak, przetasować. Im więcej kart oczywiście zostaje, tym w sumie lepiej. Bo w ten sposób szybciej się przetasowanie aktywuje. Tak, tak, dobra. Okej, okay, dobra. Usuń kartę, oczywiście bunt. Co by innego. Ale przyszli się majtkowie. Szczerze, nawet dobra opcja. Nie będę ukrywał. Imigracja. Oni tutaj, majtkowie tutaj. Ser, tak. Rabunek jeszcze się płaca, to też, tak, tak. A w sumie też odpalę, bo czemu by nie. Zacznijmy od tego. Czy tym razem mam w końcu coś dobrego? Bomba. Jest bomba. Ale ze trzech mieszczurów? Poza tym nie jestem przekonany aż tak bardzo. Nie. A ty, mój drogi kolego kupcu, masz coś dobrego? Pomarańcze. Ej, kupcu, kupcu. Ty dokładnie wiesz, czego mi potrzeba. Kiedy mi tego potrzeba. Za co cię uwielbiam. No dobra. Mur uszkodzony? Nie. Więc Wikt wyrzuca naprawę. Tutaj dostawiamy jego, dostajecie pomarańcze, rybołówstwo. Przetasowanie. Nadal krótkie. I to jest tak, garncarstwo. Mam jeden ser, więc Wikt na ser. Idealny, kiedyś po prostu dobiera przy rzuciu Wiktu kolejnego. Właśnie Wikt. Kolejny Wikt, tak. Dobra, to też tutaj. Imigracja, bo czemu by nie, pudło. Rabunek jeszcze się opłaca, tak. I w sumie... Niedobrze idzie żaba. Chociaż dobra. Może w miarę szybko padnie przynajmniej. Dobra, szybciej. Dawaj, dawaj ta, dawaj ta. Pistoleciarze, dobra. Majtkowie. Pirat. Imigracja, bo czemu by nie, tak. To też. Kanał nie. A, to może być, tak, naprawa nie jest potrzebna nadal. I te. Trochę mi padło, bo widzę, że 29 było mniej na pewno. A 500 zł, albo nie możesz rozszerzyć. No, nie możesz rozszerzyć, dla mnie oczywistym wyborem. A, może być. Dobra. Okej, okay. Udało się opanować sytuację. Dostajcie tutaj pomarańcze, rabunek, Wikt pójdzie na ser. I teraz pora zająć się znowu tą stroną. Bo wy niestety, muszę przyznać, jesteście mocno zaniedbani przez problemy, które zaistniały tam. Ale tak, pirat, drogi, ale może być, oni 150, majtek, kolejna imigracja, bo czemu by nie, rybołówstwo, bo czemu by nie. Kolejny róg, no. Jestem za tym. Milicja tarcza. Postawię szczerze, by postawić te zboże. Naprawa niepotrzebna. Można przetasować.
Dobra, jest wikt. Najlepsze, co może być. Okej. Tutaj niby są jeszcze ranni, ale tutaj też. Ta strona to ma być atakowana. Więc tak, tak, tak. Dobra, dobra. Jakoś to idzie. O, jest wikt. Jest ser. Dobra. A zanim jeszcze jednak czarny rynek. Może w końcu mi zaoferuje coś fajnego. Okej, okay. Nie. Szczerze nie. Okej, okay, pistoleciarze tutaj. Majtek. Pyrat. Róg. Dobra. Dobra, emigracja oczywiście, rybołówstwo, fabryka. Szczerze postawię, jak jest za darmo, to ją postawię. Jak była płatna, to się nie płacało. Ale dobra, darmówka to oczywiście. Mhm, pomarańcze. Dobra. Majtkowie, strażnicy poziomu drugiego, co? Pudło. A, stać całe złoto. Dobra, stać całe złoto. Smutne, ale konieczne. Dobra, kolejny ser. Czy jest sens w ogóle go wyrzucać? Może prędzej bym wyrzucił atak. Taki jak jest. Dobra. Dobra. Imigracja. Pieniędzy nie ma za dużo, ale coś się szybko naprawi. Szczerze odrzucimy pudło. Jeszcze jednego pistoleciarza tutaj. Jednego takiego tutaj. I teraz tak. 24 do 17, czyli tak. Definitywnie trzeba teraz tak zrobić. A nie. A nie. Żadne z tych dwóch nie jest tego warte. Mhm. Gromadzenie. Tak, tak. Rybołówstwo, może teraz to coś lepszego. Nie, nie. Więc tak, pomarańcza, albo czemu by nie? Tam. I dobra. Jeden tutaj, strażnika jednego dorzucę tam, bo czemu by nie? Tu, dobra, pojedyncze ser, czyli tak, tak. Pudło też można, ostatni rabunek. A i teraz tak. Można oba aktywować, bo w sumie szybko się ładują. I nie jest jakiś wielki problem i udało im się zranić mur, no jestem pod wrażeniem. Zranienie naszego muru to jest naprawdę teraz już nie lada wyczyn. A, dobra, teraz pistoleciarz idzie tutaj, tak na przemianę będę ich dostawiał. Okej, okay, tak, rybactwo, co tym razem? A, żadna z tych opcji nie jest wystarczająco dobra. Rozbudowa, stara znajoma, dobra. Czemu nie? Szczerze, na róg bym to dał. Mhm, czemu nie? Czarnego rynku nawet nie chcę mi się przeglądać, mówiąc szczerze. Biblioteka. Kosztowna zabawka, ale biorę. Szczerze biorę. Nie jest ona w ogóle do niczego potrzebna, prawdopodobnie. Patrząc na to, ile mamy wiktów, ale wolę się po prostu zabezpieczyć. Na wszelki wielki. Oczywiście tak. Nawet nie wiem, jaki to był mieć większy sens, ale jedną dostawię, bo czemu nie. To jest tak. Rybactwo. Nieśmiertelny, no. Nie wierzę w to, ale po prostu czuję tą siłę. W naszym oddziale. Ostatnio pistoleciarze nie pamiętam, gdzie doszli, ale damy teraz na razie wszystko tutaj jakoś nadciąga boss. Naprawdę, może to być zgubne, ale czuję siłę w tym czymś. Czuję, że może to być to podejście. Okej, okay, znowu nadciąga żaba. Więc dwa rogi. I trzeba czym prędzej po prostu się skupić na unicestwieniu tego wszystkiego. Dobra, żaba padła. Jest dobrze. Okej, okay, pirat coraz droższy. I lada moment już to będzie jego ostatnie postawienie. Po prostu nie będziemy stać na to, wiecie, żeby kłaść oddział, który kosztuje kilka stówek.
Szczerze, ciekawe. Zanim coś jednak to... Tak, czy gdzieś mam jakieś kamienie blokujące? Na dalszym planie niestety nie. Dobra, to tutaj usuwamy kamienia. To oczywiście, że nie. Muzeum. W ten sposób wszystkie karty stają się trochę tańsze. Co jest moim zdaniem bardzo przyjemne. Ale dobra. A tutaj... Otrzymać trzy losowe budynki za późno. Ulepszenie. No nie ma co ulepszać. Dobra, no to trzeba to wziąć. Głównie po to, żeby było oczywiście, ale... Okej, imigracja, tawerna. O. To nie ma sensu. Majtek tutaj, strażnik tutaj niech idzie. Ile jest pistoleciarzy? 5, tutaj 12? Nie, tutaj jest ich... Faktycznie tylko 5, dobra, nie, to dostają więcej. Nawet jeśli tam są wolniejsi, to i tak wy bardziej zasłużyliście sobie teraz na pistoleciarzy. O, i domek. Miłe. Okej, zboże jest teraz darmowe, więc fajnie. Dobra. A właśnie, grzyby są. Dobra, katapulta tym razem idzie tutaj, bo czemu by nie? Jeszcze parę razy można tego używać, więc fajna sprawa. No i w sumie piraci się pomału stają już tacy trochę nieśmiertelni. Żeby nie było to, nawet nie był mój zamierzony efekt, tak szczerze mówiąc, o, pudło jest darmowe. Ale no... Szczerze, zadowolony jestem z efektu. Dobra, naprawa ponownie bezużyteczna. Miej wiarę. Czemu za każdym razem trafiam to, co już odblokowałem? To jest takie smutne. Dobra, zdobędź kartę. A darmowa zasadzka. Czemu nie? Zawsze jakaś to karta. Chociaż powinienem usuwać, a nie dobierać karty. Rozpocznij grę, stop. Wow, jeszcze więcej mieszczurów. Okej, okay, to może teraz czarny rynek zaoferuje coś fajnego? Oczywiście, że nie. Owszem, są niby jakieś tam rzeczy, ale... Nie. 170 prędkości, dobra, jednego dostaniecie, czemu nie? Dobra. Ser, zboże, bo w końcu darmowe. Tak, to jeszcze można używać, nie ma co się przejmować, co? Pudło jest za darmo, więc też nie ma co się przejmować. Aha, imigracja, zboże, garncarstwo, wikt na ser, standardowo, co? Jeszcze jeden nieśmiertelny pirat idzie tutaj. I... Dobra, czemu nie? Nie. Szczerze nie. Nie ma sensu tego brać. I dobra. Jeden pirat tutaj, bo nieśmiertelny. I w sumie mówiłem, że nie chcę ich używać, a ciągle ich używam. I w ogóle wow. Odcinek ma już prawie 50 minut, a ja dalej... Dalej wiem, co mam mówić. Dobra. Tak. Zasadzka w sumie niech jego zrani, bo tak jest... Bez różnicy. Dobra. Słabszy róg niech zadmie. Pirat, tak. Strażnicy, tak, wikt, na serp. W sumie już nawet nie patrzę, na co to rzucam. Dobra, niech będzie co. Może być, super. I... Aha! Zawsze dobieram max kart już. Na nieźle. To już jest nieopłacalne, dokładnie w tym momencie, tak, aha, tak, tak, tutaj to. Dobra, naprawa, nadal niepotrzebna. No, aż dziwię się, że to mówię, ale chyba stworzyliśmy, no, po prostu miejsce, którego nie da się zdobyć. I okej, okay, w tym momencie powiem szczerze, że chciałbym jeszcze już, chciałbym nawet zmniejszyć sobie już ilość kart. Nadciąga zaraz bossu. A na ostatecznym bossie dostawianie wojsk będzie ważniejsze niż inne rzeczy, więc odrzucimy pudło.
Tak. Morski, to był wilk morski, czegoś tak chyba oryginalnie. Nie. Dzięki za propozycję, ale nie ma sensu. Imigracja oczywiście, zboże, tak. O nie, zasadzko kosztuje teraz 1, a nie 0. I co ja ze sobą pocznę? Chociaż tak, gorzej z tym, że pomarańczą skończyły się ładunki. Dobra. Dobra. I w sumie tak, faktycznie to już jest... A, już dobra, pomarańcz już mam 6 ładunków, nie ma czym się przejmować. Nie, tego nie użyję nigdy. O, znowu jeden mniej kosztu. Ciekawa sprawa. Nie ma pistoleciarza. I dobra, chyba zaraz wielki moment. Tak, wielki moment. Nie przyspieszamy tego ani trochę. Po prostu poczekajmy, zobaczymy co się stanie. Wezmę giermka. Niech się cieszy chłopczyk. Niech się chłop też cieszy i w ogóle. Raczej nie będzie miał okazji zawalczyć. Zostawię go na pierwszym murze. Dobra. Nie, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tak się to zakończy. Wikt, niech idzie na cokolwiek. Po prostu nie będę ukrywał, teraz zagrywam kartę tak trochę z marszu, nawet nie patrząc na to, co tutaj jest, jak to zagrywam. Po prostu zagrywam, żeby było zagrane. Jak tam mój oddział? Jeszcze maszeruje. Trochę smutne to. Bo boss już nadciąga, więc niektórzy nie będą mieli okazji się nawet wykazać. Ale dobra. I niestety nie zdobędę achievementa za ubicie bossa, zanim on po raz pierwszy w ogóle zaatakuje. Ale poza tym nie mam czym się przejmować, no po prostu patrzcie na to, jak masakrujemy tego bossa. Może kiedyś spróbuję zrobić naprawdę podejście, w którym będę w stanie go unicestwić, zanim on cokolwiek zrobi. Ale no, póki co, jak mówiłem, nie udało się to. Natomiast ogólne zwycięstwo... No, po prostu nie da się odmówić, że jest totalne. Po prostu totalne zwycięstwo. I... Powiem szczerze, można niby zrobić panu i dalej. I cóż, w tym momencie powiem wam, że zakończę ten odcinek. Głównie dlatego, że i tak jest długi. Ale osobiście spróbuję sobie skorzystać chyba z opcji panuj dalej. Więc tak, nie będzie napisów końcowych. Ale tak, w następnym odcinku powiem wam szczerze, pokażę wam, do której rundy wytrwałem i w ogóle. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I że jesteście równie zadowoleni z wyniku jak ja. No i to tyle, więc do zobaczenia za tydzień, no i trzymajcie się. Hej, hej. Dobra, jeszcze taka jedna wstawka. Patrzcie, pierwszy raz to klikłem. Jak klikłem, wiem, że kliknąłem, czy coś takiego. I patrzcie, jaka to jest w ogóle opcja. Spokojnie, jestem Mart i kontynuuj ze sobą przywódcą. Najbardziej uparty, czyli budowniczy, generał. Powiem szczerze, nie wiem, jak to ma wyglądać do końca. I mówiłem, że w sumie zakończę ten odcinek, ale jak teraz to zobaczyłem... Nie, definitywnie jakoś się postalam te dwa fragmenty nagrania. Kontynuujemy na odcinku, no. Tym razem jako generał. I... Kolejne nowe zagrożenie. I teraz co? Wiele czasu minęło pod twoim panowaniem. Eksplorowano nowe ziemie w pobliżu miasta i odkryto wiele cudownych technologii. Wiele starszych szczurów, które przy tobie odeszło, a większość walczących żołnierzy, którzy ci służyli, przyszła na emeryturę. Kiedy zastanawiałeś się nad tym, zaczęły dzwonić ostrzegawcze dzwony. Era odkrycia żalnych terytoriów, silniejsi przeciwnicy w większych ilościach, obrażni kartę umiejętności budynków, maksymalnej ilości szczurów. Szczerze wybiorę chyba to. Ciekawa opcja. Ha. W ogóle, wow. Nie wiem, jak długo uda nam się wytrwać. Niestety widzę, że tutaj pomału mi armia umiera. A nie dostałem jednego, który był w stanie to zrobić. I w ogóle patrzcie, jakie to smutne. Straciłem opcję tych. Jak to się nazywa? No. Tamto, więc. Jak mi po prostu padną. Moje oddziały to tyle. W sensie
Wiecie, chodzi mi o moje magazynowanie. Jest smutne to. No cóż, ale dobra. W ogóle jakie są te rzeczy? Aha, czyli po prostu tak jakby zaczynamy od zera, tylko w innej formie. Dużo potężniejszej z tego co widzę. Od zera jeśli chodzi o typ wrogów. Tak, są dużo wytrzymalsi. I dużo szybciej przychodzą kolejne fale. No cóż. Powiem szczerze, nie wiem co z tym zrobić. Definitywnie musimy być przygotowani na wszystko. Ale... to jest... powiem szczerze, po prostu spodziewałem się czegoś innego. Żeby nie było, nie jest to w złym znaczeniu, tylko ogólnie mówiąc. Więc tak... Czy sobie tutaj ulepszyć? Szczerze, to może być moja jedna nadzieja na zdobycie teraz jakichś fajnych kart. Więc tak... w sensie kart, wiecie, które pozwolą mi dalej, dajmy tu pistolciarzy, ulepszać. Najmniejsze. Póki co muszę teraz... się przygotować na wszystko. Od zera. Mhm. Zasadzka. Nie ubija ich. Tak jak myślałem. Ale dobra, piraci są moim ostatnim nadzieją tak naprawdę na to, że przetrwamy. Są tak wytrzymali, że po prostu coś czuję, że może nawet przetrwałem to wszystko, co tutaj się dzieje. Oczywiście inne karty nie będę ukrywał, że nie są też dobre czy coś, ale... niestety... najlepsi z najlepszych pomału będą odchodzić. Ze względu na charakter tego wszystkiego. W ogóle ciekawa sprawa, że strasznie szybko te fale przychodzą teraz. O! Czyli stara obietnica, że nie mogę rozszerzać murów, nadal pozostały, niestety. Smutne to. Ale dobra, jakoś przeżyjemy. Usuwanie kart, czy jest jeszcze jakaś, którą bym mógł wyrzucić na szybko? Szczerze, musi być jakaś... rabunek, szczerze. Tak. Nawet nie ma co się powstrzymywać. Po prostu rabunki tracą teraz jakikolwiek sens. Miał wcześniej. Dobra. Garncarstwo, strażnicy, pirat tutaj, bo tam mają wystarczająco dobre oddziały, żeby sobie poradzić. Tutaj trzeba po prostu nowe nabudować. Naprawa do widzenia. Niech jeden ruch zadmi, tak. Zboże, tak. Okej. Okay. I teraz dostaniemy złoty łucznik. Szczerze. Jestem skłonny to wziąć. No i definitywnie trzeba będzie ulepszyć znowu w moc dowódcy. Nie sądzę, żebyśmy bez niej byli w stanie przeżyć. Dobra, nadciągają. Mhm. Przy okazji, patrzcie, ile mam podatku. To jest takie aż zaskakujące. Nie sądziłem, że aż tyle tego nagromadzimy. Dobra, jeden pirat tutaj. Tak. Ja też wiem, że tam nie powinienem dokładać. Szczerze nie. A, to mogę zarzucić, co pudło też, bo oczywiście pudło to największy przyjaciel. I to jest tak, czy jest coś jeszcze takiego, co bym mógł wyrzucić? Smutno mi to mówić, ale mury. Dobra. Aha. Imigracja po raz kolejny. Szczur stan... tak, szczur standardowy, no oczywiście. Szczur standardowy. Zanim tamto, idziemy tutaj. Lansierze, no. Obie opcje muszę szczerze wziąć. Nie chodzi o to, co chcę, co nie chcę, tylko... to jest jedyna nadzieja dla mnie na przetrwanie. Brać teraz karty wojska nienależące do tego, do którego... no, do tego, jak mi tam było, nawigatora. Dobra. Szybciej, szybciej, szybciej. Jest tutaj cokolwiek dobrego? Nie, nie ma niczego, co byłbym skłonny od tak po prostu sobie zakupić. Elementalista, nadzorca. Szczerze, jego zarzucę teraz nawet. Głównie po to, żeby mieć jeszcze jakiekolwiek tutaj wsparcie. Zatrąbimy rogiem.
No i mamy Strażnika Królewskiego, ale z nim powiem szczerze, że chciałbym poczekać na moment, w którym będziemy mogli... Jak to się nazywa? Brakuje mi słów. Takie trochę zaskakujące. No na moment, w którym będziemy mogli kopiować karty, bo jednak stracić ich szkoda. No ale dobra, mniejsze z tym, mamy piratów. Powinniśmy się tym radować. Tak długo jak piraci są na tych ziemiach, co... powinniśmy dać radę to przeżyć. Okej. Dobra. Milicja łucznicza. Strasznie słaba, ale... Czuję, że ci milicjanci, jeśli kiedykolwiek będą po prostu mieli coś zdziałać, to będzie to teraz, kiedy akurat mają wsparcie tak zaawansowanych oddziałów, że szkoda gadać. Ale dobra, fala 36 na 60, no tak. To jest cykle po prostu po... jak to się nazywa? Po 30. Nie, nie ma to niczego na tyle wartego uwagi. Bierzemy Centuriona. Łowimy ryby, punkt oporu, nie, nie. Zboże, wikt, no naprawę, imigracja. Musimy po prostu szykować się na wszystkie ewentualności. Ale niestety coś czuję, że wcześniej czy później upadniemy. My nie jesteśmy w stanie wiecznie po prostu stawić oporu. Dobra. Dwa trąbienia. Czarny rynek. Proszę tym razem mnie nie zawieć. Czterech mieszczurów zamiast coś takiego. Biorę, szczerze. Nie jest to najlepsza opcja, ale... Czas wstać gdzieś to darmową kartą, która daje nam dużo. Jest naprawdę dużo. Jak to się nazywa? Brakuje mi słów teraz. No, tak. Pieniędzy, że tak nazwę, po prostu. Patrząc jak szybko nam giną jednostki niektóre. Rada, moment, naprawdę się tylko obejrzymy, a będzie już darmowe. O, jakieś wydarzenie. Co to jest? Oj, niedobrze. Obie opcje były kiepskie, ale lepszej mieszczur niż coś, z czego w ogóle nie skorzystam. Dobra, milicja łucznicza, strażnicy. Sztandarowiec tutaj na wypadek, gdyby musieli uciekać. Pistolciarze... chcę konserwować, no ale nie wychodzi. Cześć. Berserker. Tak. Tak. I milicja łucznik. Oczywiście. Oczywiście, że musiał się trafić milicjant. Kto inny? Nie. O nie. Natychmiastowo rozwalili wszystko. Niedobrze. Ale cóż, takie są chyba te wybuchowce zarazy całe. A tutaj jak? A tutaj wybronili bezproblemowo. Standardzik po prostu. Dobra. Farma grzybów, gdzie ona jest? Skrzynia ze skarbami, tak? Wyrzuć kartę. Szczerze, to jest jedna opcja. Zasadzka nie ma sensu, moim zdaniem, więc tak. Po prostu tak. Tutaj coraz taniej. I tak, milicja łucznik tutaj. On tutaj. On tutaj. Łucznik tutaj. Lancier tutaj. I to też tutaj. Garncarstwo tak, pomarańcze tak. I niech się dzieje, co się ma dziać po prostu. Pirat, no. Tak. Sztandarowy niech będzie tutaj. Tutaj jeden w sumie też się przyda jako jeszcze dodatkowe wsparcie. Tak, tak, tak. Wow. Że mam tych mieszczurów, a pomału się zaczynają kończyć. Nie sądziłem, że dożyję tego momentu. Ale dobra. Chociaż wiecie co, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak długo jeszcze będę w stanie to wytrzymać, ale... Wydaje to wszystko się być takie... proste. Dobra, niech będzie. Nie, to nie ma sensu. Katapulta. W sumie tutaj nie mamy katapult za bardzo. Więc tak, a właśnie skrzynka. Zdobyć karty. Kawaleria, baraki. A nie, nie. Kowal, nie. No proszę cię, gro. Daj coś sensownego, a nie tylko zmuszaj mnie do usuwania kart. To naprawdę, no, nie jest przyjemne.
Tylko co też przy okazji usunąć, bo w sumie tak patrzę, co kończą mi się rzeczy do usuwania. Wszystko się wydaje dosyć potrzebne. Garncarstwo. Nie, no zboże. Zboże szczerze jest najsłabszym elementem całości. Chociaż dobra, powinienem majtka wyrzucić, bo widzę, że już ładunki mu się skończyły. Dobra. Nie ma co czekać. Trąbimy. Nie miejmy nadzieję, że to przetrwamy. I dobra. W sumie w tym momencie mógłbym też z czystą premedytacją pełną w sumie chyba zakończyć. Widać, jak to będzie wyglądało dalej. I nie wiem, czy wam by się to podobało aż tak bardzo, żeby obserwować po prostu takie zmagania. Znaczy, jak już w tym będziemy ponad godzinę, co oznacza 3 godziny przetwarzania się, jeśli nie lepiej. Ja w sumie tak stwierdziłem, że to zobaczę, ale teraz, kiedy już widzę, jak to wygląda i wy też to widzicie, no nie wiem, czy jest sens dalej to prowadzić. Więc co? Chyba ponownie po prostu zakończymy w tym momencie odcinek. Nie ma sensu naprawdę tego przedłużać bardziej. Więc tak, ponownie dziękuję bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już za tydzień. Tak powtórzę formułkę. No i tak, wypatrujcie naprawdę odcinka, bo pochwalę się, jak dobrze im poszło i co było nie tak. Przy okazji też mam nadzieję, że uda się, znaczy, że nie uda się, tylko że dzisiaj nie było problemów z mikrofonem, bo jak zapewne pamiętacie, w ostatnich odcinkach dosyć często one występowały. W sumie nawet nie wiem czemu. Ale tak, dzisiaj powiem szczerze, nawet całkowicie nie obserwowałem, jak to się nazywa, no. Wskaźnika na OBS-ie byłem zajęty zbytnio kartami, więc tak, to już tyle ponownie i pa, pa, hej.